Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra Scribblenuts Unlimited. Ja już jestem sobie tutaj po tej lokalizacji Dusty Brush Canyon i lecę sobie zgodnie tutaj z tymi kroczkami na mapie do Underscore Mine. Są dwie gwiazdki, ale tylko pięć cząstek, także kraina będzie pozornie długa, ale krótka. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jakże zaraz się przekonamy, co tutaj będzie w tej kopalni. O ile się nie mylę, to jest ta sama kopalnia, z której musieliśmy wypędzić tego węża w poprzedniej części, znaczy w poprzednim odcinku. Okej, ja tutaj widzę, że jestem cały czas uzbrojony i z moją bandamą na twarzy. Ja się pozbędę tej bandamy. Kilofa zresztą też. Reszta może zostać, w niczym mi nie przeszkadza. Okej, zaczynamy sobie tutaj od tego kanarka. Protect me from lethal gas. Okej, to może jemu damy bandamę? Chyba nie. Minecart. Chyba się nim kajtnę. Spoko. Może jakiś gas proof? Germproof, Gumbocz. Add adjective, gas proof. Nie, jednak. Ciekawe. Chciał ochronę przed jakimiś gazami. Ja mu dałem przed szkodnikami, ale i tak mu zadowoliło go to. Fajnie. Tutaj mam jakiegoś łasucha. Hektora. These mushrooms need an adjective to make them taste better. Może ja lubię grzyby z masłem. O, ten na przykład się zamienił w pizzę. Okej. Chyba się udało zdobyć tą gwiazdkę, znaczy gwiazdkę, cząstkę. Szybko nam idzie, ta jaskinia jest dosyć bardzo przyjemna. Tutaj już pierwszą gwiazdkę odkryłem, to chyba będzie ta pajęczyna tutaj. Jest i kanarek, zobaczmy co tutaj ma ten gościu do powiedzenia. Help me figure out which one is a vampire. O ile wiem, to tak. Wampiry są wrażliwe na słońce, nie mają odbicia w lustrze. Oraz brzydzą się czosnkiem, także ja albo dam mu po prostu czosnek, czyli garlic. Czyli jednak te wampiry czosnku się nie boją, a może nie będą miały odbicia w lustrze? Nic ciekawszego. O kurczę, tu jest jeszcze ta gwiazdka fajna jakaś. Jakaś w ogóle tutaj jest podziemna baza. Nie wiem za bardzo, co bym tu jeszcze mógł wymyśleć, jeżeli chodzi o te wampirze tutaj. Może damy tutaj jakiś Patrzcie, nie można zrobić krwi. Podejrzewam, że to dlatego, że jest to gra dla najmłodszych też, także tutaj chyba fajnie jak to wszystko sobie tak puf, puf, paf, ale nie może być krwawo. Co tu jeszcze wampiry robią? No chyba nic nie... Skylight, Spotlight, Stoplight, Sunfish, Sun. O, patrzcie. Czyli jednak to było to. Ojejku, jak on się z nim straszliwie męczy. Jakiś cienki jesteś, gościu.
Strasznie długo mu to schodzi, może mu pomogę. Może teraz. Aha, bo on miał kołek, a ja mu go z rąk wybiłem tym czosnkiem wcześniej. Dlatego tak długo mu to schodziło. Okej, wygląda na to, że zostały jeszcze dwie. Tutaj na dole się coś dzieje. Cóż to jest? Help us, we are trapped. Tutaj przyda się nasz niezawodny z poprzednich map grzejnik. Co pozwoliło nam rozmrozić tutaj tego jaskiniowca. I on tutaj chce jeszcze... upolować tego mamuta. Ja tutaj do polowania dam mu starożytną włócznię. Wow, ale mu się posypało tutaj steków. Okej, to by była ostatnia gwiazdka. To widzę, że już chyba całą mapę mamy ogarniętą. Tak, zostały tutaj te dwie gwiazdki. Nie wiem, która co robi, dlatego zacznę sobie po prostu od tej, którą pierwszą znalazłem. Save this supermodel from the giant, o ile tam widziałem. Giant spider. Help, help, save me from the evil spider. She's made of ice. Create something that can defeat her. Czyżby znowu nasz niezawodny grzejniczek? Kurde, spore spustoszenie. Ouch, now she's made of fire. Kurde, ten golem jakiś cienior. Now she's made of stone. Co będzie dobre na kamień? Papier? Patrzcie, zwróćcie uwagę. Papierowy gigant. Now we got to destroy the spider. Ja napuszczę na niego mojego kumpla. Okej, bo on by tutaj... Okej, napuściłem na te pająki mojego kumpla Cthulhu z poprzednich części. Mam 60 gwiazdek. Ale ja nie będę szedł do Lilii, ponieważ prawdopodobnie gra mi się skończy, a ja nie chcę jeszcze jej kończyć. Dlatego wstrzymam się z odwiedzeniem farmy tym razem. Ponieważ już wszystkie krainy mam odkryte, pójdę sobie tam, jak już po prostu skończę wszystkie. A jeszcze do tego muszę tą gwiazdkę wykonać. Come closer. Turn Maxwell into a superhero. Zobaczymy, jakiego superbohatera. First give him something for his face to hide his identity. Yeah. Provide Maxwell with a wardrobe fitting for a superhero. Czyli musimy dać mu pelerynkę. Lastly, Maxwell needs a superpower. Apply an adjective to give Maxwell a special ability. Przed chwilą mieliśmy super fast i w ogóle, ale teraz chyba będziemy może super strong. Będziemy super silni niczym Superman. I zwróćcie uwagę, już jesteśmy super bohaterem w masce z pelerynką. Okej, już jest wszystko super. Mamy 61 gwiazdek. Że tutaj tak naprawdę ilość tych gwiazdek już nas nie interesuje. Interesuje nas jedynie ukończenie gry. Czy ja szybciej biegam dalej? Flying super fast armor, okej.
To chyba by było na tyle w tej krainie. Ona była dosyć szybka. Ale mam nadzieję, że się nie gniewacie za tak krótki odcinek. Mimo wszystko proszę Was o ocenę mojego materiału. Piszcie również komentarze i zapraszam na mojego fanpage'a. Ponadto polecam Wam subskrypcję mojego kanału ze względu na fajną opcję dostarczania maila od YouTube'a, że dodałem nowy film. Bardzo fajna rzecz, także polecam ją. No i to było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.